Na FaceTime jest już z nami Basia Kurdej Szatan. Witaj, Basiu. Cześć, Paulina, witaj. Basiu, ja powiem... się do tobą tęskniłam, wiesz? Zawsze się widujemy na tych wszystkich dużych imprezach, których teraz nie ma. Nie ma, no właśnie. Teraz widujemy się na Instagramie, na Facebooku. Możemy się, wiesz, wirtualnie teraz uścisnąć po prostu. Tak, dokładnie. Mua. Buziak. Powiedz mi, jak ty sobie radzisz w tym trudnym czasie? No wiesz co, przesiedzieliśmy 2,5 tygodnia w domu u nas pod Warszawą. W sensie Rafał, ja i Hania. I tak samo moja siostra, która tam w oddali na trampolinie. No i w tej chwili jesteśmy w środku lasu. Mm-hmm. Mamy tutaj ogródek, jest trampolina, w chwilę graliśmy w piłkę, więc dzieciaki przynajmniej cieszą się, że mają siebie, bo Hania była strasznie załamana, że nie miała żadnych dzieci dookoła. No dzieci są biedne w tym czasie. Jesteś teraz w izolacji, co wcale nie oznacza, że porzuciłaś zawód aktorki, ty po prostu cały czas dzielnie pracujesz, prawda? Cały czas działasz w internecie. No ale powiem ci, że to jest niesamowite, że my wszyscy, aktorzy, wokaliści, muzycy, po prostu teraz dopiero okazało się, jaka to jest naprawdę dla nas ogromna pasja. Mm-hmm. I mimo, że nie jesteśmy w pracy, to i tak nie możemy ustać w tym i cały czas coś nagrywamy. My gramy jako nasze koncerty, teraz zresztą czwórkowe z siostrą i ze szwagrem, który jest pianistą. No i z Rafałem moim oczywiście. Mm-hmm. Śpiewamy, czytamy bajki. Wszyscy już chyba się przyłączyli, słuchaj, do czytania bajek, więc to jest naprawdę taki twórczy, fajny czas. Przy okazji się my nawet, ci ludzie z branży, z którymi zazwyczaj spotykamy się tylko na imprezach, my się teraz tak naprawdę jeszcze lepiej poznajemy wbrew pozorom. Jesteście jeszcze bliżej właśnie. Tak, jakoś tak się integrujemy, mamy kontakt ze sobą, żeby działać, żeby ludzi podtrzymywać na duchu i też samych siebie nawzajem, więc myślę, że taki to jest fajna aktywność nasza w tym Tak. No dla każdego to na pewno jest trudny czas. Pamiętam, że ty podczas ostatnich wakacji spotkałaś dowborów, teraz do dowborów wpadacie na prywatki, prawda? Tak, to też jest śmieszne strasznie. No ale te domówki u dowborów, to też się zaczęło właśnie od tego, że my zajrzeliśmy do nich, połączyliśmy się. No i od tamtej pory oni co chwilę zapraszają innych gości. My robimy nasze koncerty. Piotr Gąsowski czyta swoją książkę, robi to fenomenalnie. W jaki sposób ją napisał, jest, nie wiem, czy dobrze mnie słyszysz, bo Bolek już czeka. Tak, słyszę. Napisał ją tak dowcipnie, inteligentnie, fantastycznie, także z ogromną przyjemnością również później też słucham Gąsa codziennie. No i dużo się dzieje, naprawdę, że są różne wywiady. Agata Młynarska robi też wywiady. Także na Instagramie, na Instagram żyje. Życie kwitnie. No właśnie, a czy zaskoczyło cię to, że tak naprawdę właśnie w tej trudnej sytuacji, w której każdy z nas jest, nie wiadomo jak się odnaleźć, że tak się wszyscy też połączyliście, że właśnie były te różne inicjatywy. Tak naprawdę te inicjatywy cały czas się pojawiają, prawda? Tak, co chwilę ktoś ma nowe pomysły. Co chwilę powstają jakieś nowe wywiady. My teraz się rozkręciliśmy z naszymi koncertami, będziemy robić je czwórkowe właśnie. Są też spotkania musicalowe, bo Kasia Łaska utworzyła taką grupę live chat musicalowy. Cześć, już za chwilę live i wspaniali goście Malwina Kusior, Małgorzata Regent, rodzina Kurdejo-Szatanów oraz Andrzej Skorupa ze swoją małżonką Martą Florek. Zapraszam. Mimo, że nie możemy chodzić do teatru i na koncerty, to na Instagramie i w internecie jest na szczęście tej kultury dość sporo. Powiedz mi, czego ci najbardziej w tym czasie brakuje? Wiesz co, brakuje mi chyba takich spotkań w większym gronie. Aczkolwiek ja lubię ten czas, który jest teraz, mimo że jest on groźny i trudny, ale zabunkrowaliśmy się i spędzamy czas z rodziną, czego mi oczywiście brakowało, no bo przez ostatnie 7 lat żyłam na tak wysokich obrotach, że nie miałam kompletnie czasu na nic, na żadne przyjemności, a teraz mam go aż za dużo, chociaż wbrew pozorom jest tak, że właśnie niby czasu jest mnóstwo, ale w domu jest zawsze i tak tyle do zrobienia. Staramy się jakoś wykorzystywać pozytywnie ten czas. Wszyscy też się właśnie nawzajem inspirujemy. Tak naprawdę to, o czym powiedziałaś, że powinniśmy też szukać pozytywów w tym czasie, no bo tak naprawdę teraz mamy wreszcie czas na takie rzeczy i doceniamy takie rzeczy, które wcześniej właściwie były dla nas niewidoczne, prawda?
Tak, to prawda. Albo były, ale nie było na nie czasu i załóżmy, jak je wykonywaliśmy, to dosłownie w 5 minut i trzeba było już gdzieś lecieć. Mhm. A teraz już mówiłam, Kaśka, to, że robimy swoją muzę. Tak, no właśnie zrobiliśmy sobie u góry na strychu taką naszą kanciapę. Transmituję na żywo, jaki czat! Tylko ciekawe, jak mnie widzicie. Tak będziemy śpiewać zaraz, bo za chwilę kręcimy, za chwilę dla Was śpiewamy na żywo, a właściwie to będzie koncert Rafała, który miał się odbyć we Warszawie, ale się nie odbył ze wiadomych względów. I właśnie robiliśmy sobie próbki. My tutaj robimy chórki z moją siorą, z moją córą i z Kaśki córą. Gdzie jesteś, Wera? Jest bardzo klimatycznie. Stworzyliśmy tam sobie studio i będziemy tam tworzyć muzę, bo mamy swój rodzinny projekt, także będzie na pewno tutaj twórczo. Na pewno nie będziemy tylko leżeć, wiesz. I właśnie, bo też mieliśmy pomysł na ten nasz projekt rodzinny muzyczny od dawna. Ice cold Michelle fight and them white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Silent, wildin', living it up to ya. Cause Uptown Funk gonna give it to ya. Cause Uptown Funk gonna give it to ya. Cause Uptown Funk gonna give it to ya. Saturday night and we in the spot. I don't believe in just what. Stworzyć całą płytę, także teraz będziemy mieli ten moment, ten czas w końcu na to wspólny, żeby to stworzyć, bo tak to Kaśka z Piotrkiem mieli w Gdyni, my w Warszawie, wszyscy wiesz, że zapracowali. Tak, nie mielibyśmy na to czasu, a teraz go wykorzystamy. Wykorzystuje się wszystko, no właśnie. A też tak z kobiecego, z ludzkiego punktu widzenia, zarówno te wszystkie aktywności, jak i te live'y też wymagają od nas tego, że my musimy się jakoś ubrać, umalować, że po prostu nie jesteśmy w tej jednej piżamie, prawda? Przez czas kwarantanny. Ale to jest właśnie dobre i to mnie jakoś podbudowuje i motywuje i dodaje energii, że ja czuję, że mam jakiś cel, wiesz. Bo jednak zawsze tak właśnie było, że czy jak miałam grać spektakle, czy miałam plany zdjęciowe, czy nawet jak szykowała się premiera, to było super, bo był jakiś cel. Czy nawet właśnie jak był taniec z gwiazdami, no przecież jak ja po tańcu z gwiazdami miałam depresję wręcz, płakałam cały weekend, bo nie mogłam przeżyć tego, że ja już nie mam tego kolejnego life'a, tego kolejnego celu. I to jest właśnie najpiękniejsze, znaczy ja to najbardziej lubię w tym naszym zawodzie, że cały czas coś się dzieje, cały czas jest coś nowego. Na coś się czeka też, prawda? Tak, i dlatego teraz te wieczory nasze instagramowe to jest właśnie taki mały cel, który nam dodaje otuchy. Co za dziwne uczucie, pomyślała Alicja. Chyba właśnie składam się jak teleskop. I rzeczywiście, mierzyła już nie więcej niż 10 cali. Ucieszyła się na myśl o tym, że może teraz przejść przez drzwiczki do tego ślicznego ogrodu. Najpierw jednak odczekała parę minut, żeby zobaczyć, czy nadal się będzie kurczyć, bo zaczynało ją to martwić. Dzisiaj jesteś już bardzo uśmiechnięta i mam nadzieję, że już masz dobry nastrój, że te pozytywne fluidy, które ci wszyscy wysyłaliśmy, przyniosły efekty. O Jezus, bardzo! Dziękuję, naprawdę. Dziękuję Tobie i dziękuję wszystkim, bo rzeczywiście miałam jakieś załamanie, może to było spowodowane właśnie tym dziwnym czasem, z którym się zmagamy i musimy się jakoś przyzwyczaić. Ale rzeczywiście miałam mały kryzys. Ale jest okej, jest wszystko dobrze, nie ma się co przejmować, wiesz, jakimiś złymi opiniami, które tak naprawdę towarzyszą nam od zawsze. Cieszę się, że ty też jesteś w dobrej formie. Mam nadzieję, że po prostu te nasze nastroje będą coraz lepsze, bo chyba najbardziej nam potrzeba takich pozytywnych fluidów, pozytywnych myśli, prawda? Tak, myślę, że tak i tak staramy się właśnie robić. Ja już nie oglądam za bardzo programów informacyjnych, bo już miałam trochę dosyć, ale oczywiście wszystko śledzę na bieżąco, jeżeli chodzi o to, jak wygląda sytuacja z koronawirusem w Polsce, ale zajmujemy się właśnie tymi przyjemnymi rzeczami, na które mamy czas. Dokładnie. Basia, to ja w takim razie życzę Ci dużo słońca, odpocznij, złap oddech, no i musimy się jak najszybciej zobaczyć po prostu, czy w teatrze. Mam nadzieję, Boże, ja już tak bym chciała przytulić Cię, wiesz, tak po prostu spotkać się.
przytulić, przywitać normalnie. Także mam nadzieję, że niebawem zobaczymy się na jakimś fajnym wydarzeniu i wszyscy będziemy mogli się spotkać w grupie. Tak, i normalnie porozmawiać. Bardzo Ci zatem dziękuję i po prostu trzymam za Ciebie kciuki.